Pierwsze dni po wyborach samorządowych to czas podsumowania wyników. We wtorek, 18 listopada, z dziennikarzami spotkał się dotychczasowy prezydent Gniezna Jacek Kowalski, który nieoczekiwanie przegrał i nie przeszedł do drugiej tury. Chciałbym na samym początku podziękować wszystkim wyborcom, wszystkim mieszkańcom Gniezna, którzy stawiali na mnie. Dziękuję bardzo, bo przecież miasto jest najważniejsze, Gniezno musi się dynamicznie rozwijać. I tak pracowałem przez dwie kadencje, przez 8 lat. Uważam, że dobrze spełniłem swoją misję. Wynik wyborów jest jednoznaczny i z nim się nie dyskutuje. Jacek Kowalski zapewnił też, że będzie obserwował pracę przyszłego prezydenta Gniezna. Liderem w wyborach okazał się być Krzysztof Ostrowski, który 30 listopada zmierzy się z Tomaszem Budaszem. Swojego kontrkandydata uważa jednak za jednego z autorów złej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Gniezno. Myślę, iż część wyborców, którzy głosowali na Tomasza Budasza, licząc, że będą zmiany, została po prostu wprowadzona w błąd. No, nie można, mówiąc po prostu, budzić miasto, należąc do drużyny usypiaczy. Pan kandydat Tomasz Budasz praktycznie uczestniczył w obu strukturach władzy samorządowej na szczeblu i miasta i na szczeblu powiatu. I przecież pamiętam wielokrotnie, iż podczas sesji Rady Powiatu praktycznie zawsze głosował tak jak matka partia we wszystkich decyzjach niepopularnych, czy o sprzedaży poradni, czy o powołaniu ośrodku zdrowia, czy o powołaniu pana dyrektora Jacka Frąckowiaka do szpitala, inne decyzje niepopularne w szpitalu, zespół szkół na Orzeszkowej, czy też sprawy trzemeszyńskie. Pan kandydat Tomasz Budasz głosował tak jak partia. Wyniki, które Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w tegorocznych wyborach samorządowych, zdaniem Zbigniewa Dolaty, należy uznać za sukces. Jeśli się potwierdzi to, że wygraliśmy wybory do powiatu i zdobyliśmy 9 mandatów, no to będzie to rzeczywiście niezwykły wręcz sukces i potwierdzenie tej ciężkiej pracy, którą wykonywaliśmy przecież nie tylko w kampanii wyborczej, ale przez ostatnie lata i jednocześnie wielkie zobowiązanie i wyzwanie, bo my ten program, który ogłosiliśmy, traktujemy niezwykle poważnie i chcemy go zrealizować w całości. Kampanię wyborczą podsumowała także Platforma Obywatelska. Działacze tej organizacji wspomnieli, że wynik wyborów ich zadowala i teraz będą kłaść nacisk na zwycięstwo w drugiej turze.